Siemanko, z tej strony Elio Batarii Retrofan. No wy już po tytule odcinka wiecie, że będziemy grać dzisiaj w Micro Machines. A czemu ta gierka? Bo jest to bardzo sentymentalna dla mnie gra, ponieważ jest to pierwsza gierka, którą odpaliłem na moim pierwszym PC-cie, na moim pierwszym blaszaku na 486 w 95 roku, a dokładnie 5 maja 95 roku w piątek. Tak się naprawdę zarypiście złożyło, nie jest to ściema, możecie sobie w kalendarz zerknąć, zresztą nieraz... Czekajcie, bo tu mam kalendarz, przecież tu mam i calc mam. Coś takiego. Tak, da szybciutko się cofnie. Tutaj można na rok chyba kliknąć. Albo nie przewidzieli jeszcze klikania na rok. Czekajcie. Nie, bo tu miesiącami. No bo czy, bo ja bym chciał to szybciej zmienić. Czekajcie. View. Go to date. Go to date. Pięknie da się, patrzcie. I sobie wpiszemy 1995. No kurde, rusza mi się kamera teraz przez was. 05. Piąty. Show. I to będzie piątek. Popatrzcie. Pyk. Zrobiło się show. O, popatrzcie. Pyty 5. Pyty 5. Piątek. Piątek, piąty, 95. Także nie kłamie was. No a tak poważnie teraz. To był dzień, w którym miałem umówiony odbiór mojego pierwszego peceta. Oczywiście pecet był zamówiony kilka dni wcześniej, a że akurat wypadł jeszcze weekend majowy, no to tak naprawdę pecet został zamówiony, gdzieś tam na raty już opłacony. Podpisane raty, wiecie, w żaglu. Żagle to były takie popularne raty przez moją mamę. No i trzeba było poczekać, aż go poskładają. Oczywiście, że jeszcze ten weekend majowy się wpierdzielił, no to wszystko się strasznie w czasie przesunęło. A wiecie, jak to jest, jak się czeka na wymarzony sprzęt. Po prostu wszystko się dłuży, wszystko denerwuje i w ogóle. No ale tego, jak już nastał ten piąty, byłem w szkole, pamiętam, że ciężko było wytrzymać, wróciłem do domu. I odbiory, wideobicie były zawsze umówione między godziną 16 a 18. Sklep był do 18, tam od którejś rano, od 10 chyba, czy od 9. Do 16 była sprzedaż, a potem były te wszystkie odbiory. To był okres czasu, kiedy masa ludzi kupowało po prostu komputery, blaszaki i mieli od groma tam po prostu klientów zarobek, po prostu taki wysoki zarobek mieli. No i też tam byłem umówiony. Ustalmy tak, żeby tak było fajnie, że tak pasowało do odcinka, że nie na 16 był umówiony, że byłem na 17, bo 17 to też 5 p.m., więc 5, 5, 95, piątek o godzinie 5 p.m. pojechałem odebrać tego mojego kompa. Dobra, ja to zaraz będę kontynuował, zaraz wam powiem, czym tam pojechałem, ale wgramy sobie dzisiaj grę z dyskietki. Dlaczego z dyskietki? Ponieważ tą grę jako pierwszą miałem i nagrał mi ją mój nauczyciel informatyki, pan Andrzej S. Pan Andrzej S. mi ją nagrał, no i czekała ta dyskietka, czekała aż przyjedzie pecet. Ja ją teraz włożę do stacji. Tutaj w Nortonie się przełączymy na A. Kichać mi się chce, zaraz mogę kichnąć. Przełączymy się na A. Ale nie, jeszcze inaczej. Wczytamy ją sobie tak, jak wtedy to miało miejsce, bo ja już miałem też Nortona na dyskietkach, ale to wiecie, to była taka chęć wczytania gierki, że już nie instalowałem Nortona. Tylko polecimy sobie prosto z dosad, jak to wówczas robiłem. Dir, cd, micro, myicy, ry, o. Dir, gwiazdka, kropka, egze. I uwaga. W setup mam poustawiane mi, micro, wciskam enter. Całą gierkę sobie polecimy ze stacji. Dobra, ona się... To będzie troszeczkę dłużej, wiadomo, ale to będzie tak klimatycznie, nie? No, tutaj się wszystko nagrywa. Jako, że nie mieliśmy nigdy samochodu... Bez sensu też było płacić za taksówkę, jak oczywiście tam byli jacyś znajomi mojego taty, którzy mieli samochody. Więc poprosił mój tata takiego znajomego lekarza, pana, no świętej pamięci już, pana doktora. Mogę tu nazwisko mogę powiedzieć, bo to była osoba publiczna w szpitalu, doktora Maja, z którym tam przyjaźnili się moi rodzice. Miał on poloneza Karo, no i tym polonezem Karo przyjechał ze swojego osiedla na moje osiedle, zabrał mnie i mamę, no i pojechaliśmy po tego peceta. No a po przyjechaniu do domu, jak już to wszystko delikatnie, ostrożnie z pudełeczek, żebym wyciągnął, podpiliście ten, wiecie, monitor, te wszystkie kabelki, widać to na kamerze, tą klawiaturkę, to jest ta klawiatura, która przyjechała z tym PC-tem, podpiliśmy, no to właśnie w ten sposób odpaliłem z dyskietki Micro Machines, już tam nie chciałem kopiować nawet dysfart, tam DOSa nie było, ja tam DOSa tylko sobie wrzuciłem, nie chciałem już Nortona instalować i od razu z dyskietki już się polecieli, no i załadowało się właśnie Micro Machines. Gierka, tu wszystko mam poustalane, już tu wszystko włączone. Głośność jest ustawiona na 40. Powinniście coś tam słyszeć generalnie, ale bardziej, żebyście mnie słuchali. No i odpaliłem Micro Machines. Gierka, no jeszcze tam kliknę. No bo dobra, to ja już kliknę, będę grał i będę wam opetko tutaj spaczałem. Jeszcze ja wam jedno powiem. Tutaj leży, o, Secret Service 6. Teraz go właśnie czytam na spokojnie, żeby wam zrobić odcinek gry Atari w Secret Service. Mam go w stanie lepszym niż z drukarni. Po prostu to jest moja duma, te numery od 6 wzwyż. Także za niedługo na odcinek z Secret Service. Tutaj go teraz delikatnie rzucę na podłogę.
No i jedziemy z Micro Machines. Ja tu będę grał, tutaj, bo to znacie tą gierkę, to nie trzeba jakoś tutaj specjalnie opisywać tamten, ale wam jeszcze tak poopowiadam, tutaj się, żeby wygaszać nie włączył, poopowiadam wam, jak to z tą gierką było. A, no Enter nie za... Uwaga, czekajcie. Widać wszystko? Uwaga. Ja oczywiście na tamten czas nie miałem jeszcze karty dźwiękowej. Enter. Nie miałem karty dźwiękowej, więc chyba tu był speaker. Jak nie zapomnę, to na koniec odcinka wyłączymy Sound Blastera, zobaczymy, czy to jest speaker pika, ale generalnie na speakerze. No i jak już przyjechałem do domu, wszystko podłączyłem, to oczywiście dałem znać mojemu najlepszemu przyjacielowi Kobrze wówczas. Damy sobie challenge, żeby do mnie przyszedł, że już mam komputer, żeby do mnie przyszedł. No i wtedy razem odpaliliśmy Micro Machines, żeśmy razem w to zagrali. Tutaj sobie nie mam z kim grać na bardzo. Zuzia nam się uczy angielskiego, więc sobie... Tylko ta myszka mi przeszkadza. To ja sobie ją położę tutaj. Więc graliśmy z Kobrą we dwójkę i podczas grania jedna rzecz wynikła, która sprawiła, że potem w sobotę następnego dnia pojechałem z komputerem. Z komputerem nie, pojechałem z klawiaturą samą na serwis, ale to wam zaraz opowiem. Damy sobie challenge. Ja tutaj zawsze, tu jest dużo postaci do wyboru, to tam znacie, co nie? Ale ja zawsze wybierałem tego Spidera, bo Spider to był sklonowany mój kumpel z liceum Brandon. Ten od jeepów, co wam często mówię. Też tak zawsze, on taki metal był. Skóra, taka fryzura podobna, także zawsze wybierałem tego Spidera. Aha, tu mamy kwalifikacje. W ogóle nie wiem czemu, ale na PC-cie ta woda tutaj jest, patrzcie. To musi doczytać. Z dyskietki doczytuję. Czekajcie. No, mi się nie trąciło dnem. O, ta woda na PC-cie jest czarna. Nie wiem, to... tutaj się będziecie zaraz śmiali, że to może woda, jak się atarowiec kąpał. No, możliwe. No, w każdym razie musimy po tej czarnej wodzie przejechać kwalifikacje, żeby zacząć cały ten taki turnament, te wszystkie jazdy na poszczególnych torach. I to, co... Zaraz wam o tym Kobrze powiem, co się tam z klawiaturą podziała, ale to, co jest fantastyczne w tej gierce, jak się pierwszy raz zobaczyło, że to był taki powiew świeżości, jeżeli chodzi o... Znaczy dla mnie przynajmniej, nie wiem, czy już były podobne pomysły, ja się nie spotkałem, ale taki powiew... Wybieramy przeciwników. To grubasa, bo grubasy mogą sobie nie radzić. Okularnika, bo nie. Bo ten i Chińczyka wybierałem zawsze, o. Taki powiew świeżości, ponieważ to były wyścigi zupełnie w nietypowy sposób pokazane. No tutaj jest ten domek, te wszystkie tam lokalizacje, w których będziemy jeździć, zaczynamy teraz w kuchni, w bardzo nietypowy sposób pokazane. I pierwszy kontakt z tą gierką, jak się zobaczyło te pierwsze stoły, te pierwsze miejsca, które w tym domu jeździmy, jak teraz będzie na przykład ta kuchnia, to tutaj, jak to się fajnie wczytuje ze stacji, tutaj każdy przejechany jakiś fragment tej trasy po prostu cieszył. No, jak się pierwszy raz widziało ten pomysł na te rozlane mleko gdzieś tutaj, na tę trasę zaznaczoną z płatków, jakieś kawałki tam leżące czegoś, jakaś pomarańcza, no to po prostu łykało się jak młody pelikan te wszystkie smaczki na ekranie. Uśmiech z mordy, jak się grało w Speeda. Jak się grało w Micro Machines, nie schodził. Teraz oczywiście na początku przeciwnicy są tacy bardzo cieńcy, bo jeszcze się nie rozjeździli, także ja ich tutaj mijam z palcem w dupie. Ale no, gierka cieszyła niesamowicie. Oczywiście mogliśmy grać challenge'a i no, pokonywać te wszystkie lokalizacje prawie spadłem, i zwiedzać i cieszyć oko i tak dalej. Ale jak Kobra u mnie był, no to oczywiście odpaliliśmy na dwóch i tam jak się da head to head, to wam też pokażę potem, no to można wybierać od razu plansze, na których można jeździć, więc zaraz na początku, że tak powiem, gry, po odpaleniu gierki można już zobaczyć te wszystkie miejsca, te wszystkie garaże, kuchnie, stół bilardowy, który ja najbardziej lubiałem, no po prostu wszystko było cudowne. A to, co żeśmy, to co wylądowałem następnego dnia na serwisie, jak odpaliliśmy, to pierwsze miejsce, jak odpaliliśmy z Kobrą gierkę, no to wiadomo, on tutaj grał na wsadzie, ja grałem na kursorach i niestety klawiatura, nie wiem, czy ma jakiś taki bufor czy coś na naciśnięcia, drgnęło mi się tutaj, nie szkodzi, ma jakiś bufor na, i teraz będzie chyba stół bilardowy tymi autkami, ma jakiś taki bufor na naciśnięcia, że jak Kobra dawał do przodu, w prawo i tam chciał jeszcze hamować w tył i ja jeszcze te same guziki wciskałem, no to się blokowało, że nie wszystkie klawisze działały. Ja po prostu myślałem, że jest zdupczona klawiatura. No i następnego dnia... Nie, to jest jakiś stół taki projektancki. No i następnego dnia pojechałem z klawiaturą do Wideobitu. No i grzecznie jak na swój wiek zrobiłem delikatną taką awanturkę, że sprzedali mi złą klawiaturę, że jak gram z kumplem, to nie działa. Pan wtedy poszedł po... Wziął tą klawiaturę, poszedł, podłączył ją do jakiegoś komputera, wrócił po chwili, taki gbur, ja kiedyś o nim opowiadałem, taki straszny gbur w tym Wideobicie pracował, no i tam wszystkie guziki powciskał i powiedział, że wszystko działa. Ja mu wtedy powiedziałem, że to się dzieje, jak się kilka naraz wciśnie, ale generalnie im jest był. No i jak wróciłem do domu, no to po prostu już, no już wiedziałem, że nie można tylu guziczków naraz wciskać. I teraz popatrzcie, jeździmy po jakimś takim,
stole projektanckim, mam jakiś notatnik, jakaś temperówka tam leżała, jakiś ołóweczek. Te plansze później za każdym razem stają się coraz takie z tego... Nie pamiętam dobrze, ale chyba tak było. Bo tam... No kurde, bo mnie minie! Nie mogę tyle gadać jak jadę, czekajcie, bo go wyprzedzę, ja muszę być pierwszy. Te poszczególne levele się delikatnie modyfikują, czyli inaczej trasa prowadzi po tym stole. Gdzieś zaczynają się jakieś przejazdy, gdzie można spać tam z tego stołu. Oczywiście jak spadamy, to za chwilę się robi respawn, ale tracimy cenne sekundy. Z komputerem się... No gra się tak se, no komputer jest generalnie prosty do opykania, gierka jest prosta do przesiednięcia, najlepiej jest po prostu z drugim zawodnikiem i to najlepiej jak on gra na jakimś joysticku albo padzie, żeby nie blokować klawiatury, wtedy zabawa jest po prostu przecudowna, przecudowna. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Micro Machines, bo dla mnie to było coś niesamowitego. Oczywiście wtedy w dobie piractwa bardzo szybko pojawiły się na komputerze kolejne gierki, bo tutaj kolejne dyskietki gdzieś się nagrywało, jakiś kolega z dyskiem twardym, suchar przyszedł, więc tych gierek się miało tygodniowo kilkanaście, kilkadziesiąt nawet czasami, więc bardziej czas się wtedy koncentrował na tym, żeby te wszystkie gierki rozpakować, poprzeglądać niż czupać w jeden tytuł, ale generalnie... Jest to gierka, której spędziłem naprawdę, naprawdę sporo czasu i każde jakieś tam odwiedziny kogoś, no to było pokazywanie Micro Machines w pierwszym etapie, a wtedy do mnie dużo kumpli chodziło, no bo byłem jednym z pierwszych osób, które PC tam miały, no i gierka po prostu fantastyczna. Dobra, ten tor jeszcze dojedziemy do końca, żeby Wam nie zawracać już dupy, znowu pierwsze miejsce i teraz przełączymy się na tego single playera i pokażę, tylko tam trzeba będzie puścić chyba na dwóch graczy, to będę musiał posuwać się na dwóch graczy po prostu, żeby Wam pokazać jak te tory wyglądają, bo to jest największa frajda tej gry. Czekajcie, tutaj... Teraz jakiś taki rozbójnicki samochód, taki Warriors. To będzie chyba w garażu na podłodze. Czekajcie, jeszcze zobaczymy. Tak, tu jest garaż, jakiś ołówek kreślarski też jest, jakieś gwóździki leżą i leży olej, tutaj jest olej rozlany, samochodziki mogą się dobijać, jakieś tamte takie elektroniczne leżały, to się nazywa bezpieczniki do samochoda leżały, jakiś tutaj klej, który nas spowalnia, no po prostu gierka jest cudowna, nakręteczki, śrubeczki i te na przykład śrubki, ten klej, to wszystko pokazuje jaka jest skala tych samochodzików, jakie one są malutkie, kurde, no bomba, dobra, tak się gra, to ja to bym wygrał, o, a to jest właśnie bezpiecznik, ja się znam troszeczkę, że na takim lutownikowaniu to jest taki bezpiecznik. Dobra, wychodzimy. I teraz Wam jeszcze pokażę ten drugi tryb gry. Jak sobie tutaj damy na head to head, to co z Kobrą grałem. Okej, Kobrze zawsze starałem się najgorszego zawodnika. Grubasa. Grubasy są... Ja przepraszam, bo są widzowie pewnie o większej wadze niż standardowa. Chudzi inaczej, ale to Grubas ten. A tutaj... A, bo teraz muszę wsadami wybrać. A tu wybierzemy niebieską. Bo blondyna i na niebiesku ubrana. Q zatwierdzimy. I teraz popatrzcie, jak tutaj się da single playera, to można wybierać tor, po którym chcemy jeździć. I popatrzcie, czekajcie, bo to chyba nie jest po kolei. Mamy stół bilardowy, to mi się najbardziej podobało. Było tam wjeżdżanie do tych łóz, wyjeżdżanie gdzieś tam z drugiej strony. Była pędzenie na maksymalnej pindzie po tych krawędziach, można było rzeczywiście zlecieć. No ten stół jest fantastyczny. Czołgi, nie pamiętam gdzie jeździmy, gdzie jeżdżą, bo się nie umiem wysłowić za bardzo. No, to sobie sprawdzimy. Tutaj jakaś piaskownica na takich monster traczkach malutkich. No tutaj był ten garaż, tutaj to mieliśmy wannę, stół w kuchni. Helikopter latał po ogródku, też było fajne. To już też jeździliśmy na tym stole takim jakimś kreślarskim. Dobra, najpierw puścimy ulubiony, tylko tutaj tego za bardzo nie pozwiedzamy, tak, bo ja bym musiał wtedy... Ja bym musiałbym dwoma naraz jechać, ale o dobra, jadę, patrzcie. Niebieska wygrywa. I tak tylko przejdziemy kawałeczek, żeby popatrzcie, tu jakieś bile leżą. No to kurde. I ten tor był fajny, szybki, bo to było dużo długich, prostych. Troszkę się pluje po rękach, jak gadam. Później, bo... Zaraz Wam pokażę. Jak zauważy... No przestań tam dobijać. Jak zauważyliście, taki domek był poprzednio, gdzie musieliśmy wszystkie te takie miejsca w domku zapełnić, no to właśnie były tymi różnymi lokalizacjami. One się oczywiście powtarzały, ale rósł stopień trudności w tych lokalizacjach. Tak jak Wam mówiłem, gdzieś tam coś już na drodze stało, gdzieś tam coś nas mogło zepchnąć, na przykład. O, a jak się gra we dwóch i się wyprzedzi kogoś o ekran, to wtedy zyskuje się jeden z tych punkcików. No i tak jak 5 razy wyprzedzimy kolegę, czy tam 4 razy kolegę o ekran, no to po prostu wygrywamy. O, patrzcie, wpadamy do łozy. I wydupcamy po drugiej stronie. To jakaś karta leżała, która nam takie zjeżdżanie zrobiła. No fantastico. No i popatrzcie. No i to był też sposób na ciulanie w gierce. Niekoniecznie trzeba we dwójkę było jechać po trasie. Wystarczyło wyprzedzić go o ekran. Więc jak pocisnęliśmy szybko w tą stronę, byle jak... No nie w tym... Ale wiecie o co chodzi. Ten akurat był na trasie, dlatego wygrał. Ale ten przed chwilą się pokazało samo. No, wiecie o co chodzi. No dobra, zobaczymy sobie następny stół. Tylko musimy za każdym razem. Musimy za każdym razem wybierać. Gówniane to jest, czekajcie. Puścimy sobie te czołgi, bo ich kompletnie nie pamiętam.
single player i te czołgi. Tutaj są czołgi. Tego nie pamiętam. Gdzie te czołgi jeździły, kurde? Był też bonus level. Był też bonus level, którym jeździło się po ogródku z takimi kałużami jakimiś takimi. Coś takiego pamiętam właśnie. No czołgi zdecydowanie wolniej. Poglądamy sobie tutaj okoliczności przyrody. Popatrz, takie kuleczki, co były bardzo popularne swego czasu, to się chyba wrzucało do akwariów z takimi różnymi zatopionymi w środku rzeczami. Popatrzcie, tutaj też taką zabawkę miałem. To się straszyło się mamy tym, że jakiś tam skarabeusz wyskakiwał z pudełka od zapałek. Tu mamy karty rozsypane. A fajer... O, fajerem strzelamy, patrzcie, patrzcie, rozdupcymy go, patrzcie. I to fajne, ale to on nie zyskiwał wtedy punkta chyba, nie? Nie. Patrzcie, ciul. Jakie fajne, no, kostka do gry stoi. Czekajcie, o jaki żołnierzyk, patrzcie, jak z tej, jak, z tej bajki takiej Toy Story, nie? Nie no, fantastico, fantastico gierka. Jadę na dwóch, to dlatego tak, no. Czołgi troszkę wolniej jeżdżą, formułki najszybciej, popatrzcie. Jakie piękne, dobra. Jeszcze wyjdziemy, jeszcze sobie zobaczymy te helikopterki, bo to było fajne. Tylko znowu muszę klikać, czekajcie. Mnie ta gierka cieszy za każdym razem. Tu trzeba Q wcisnąć, bo sobie Q ustawiłem. Single, tanki widzieliście. O, jeszcze Turbo Wheelsy sobie zobaczymy. Czekajcie, tu po piaskownicy jakieś. Patrzcie, jak to wygląda. Jakaś w ogóle tam rzeczka z boku płynie. Te też popierdzielają. Jesteśmy ewidentnie w jakiejś piaskownicy. Tam jakaś, o, dobiłem tam, ach! Dobiłem w ten murek taki, co w piaskownicy, co się siadało dupami i tam się potem siedziało i się bawiło w piasku, nie? Czekajcie, zobaczymy, co tu jeszcze za okoliczności tam będą różne. Jakieś takie pomysły właśnie. Jakieś kałuże są. Czekajcie, bo mi się źle skręca. Noż, co za gówno. Tutaj chyba za dużo nie ma. Tutaj kamyczki i woda tylko. No nie gubią mi się ręce strasznie. Czy jestem tamtym? A, no jakieś takie wydmy. Dobra, to jest najmniej takie ciekawe. Jeszcze ten helikopterek sobie zobaczymy. Head to head. Szybciutko, żeby wam nie przedłużać. Single player i zostało nam jeszcze te helikopterki. Resztę żeśmy już wszystko widzieli. No i ten bonusowy tam jest, ale to nie będziemy tergaj. To sobie sami zagrajcie. Helikopter. No, bo się denerwuje, mi się za szybko klika troszeczkę. O, to też było fajne. I patrzcie, jak to szybko z dyskietki łazi. Błyskawica się ładuje, kurde. I patrzcie, i nad jakąś rurą latamy. I jakieś tam rosną te... Jakieś takie baby się na tym znają. Nie wiem, co za owoc tu rośnie. Albo takie ozdobne roślinka jakaś. Ale popatrz, jakie to jest fajne. Tylko no, ciężko pokazać, jak się po prostu gra na dwie ręce. I helikoptery się nawet doderzają. Czekajcie. Dam temu teraz niebieskiemu po pindzie. Fajne. Popatrzcie. Nie, no nie da się tak grać. Dobra. Czekajcie, cofniemy się tutaj. Znowu trąciłem kamerę. Cofniemy się tutaj. I wiecie co? Czekajcie. Dobra, w Micro Machines widzieliście już wszystko. To tak jeszcze w ramach bonusu. W ramach, tylko sobie już do Nortona wejdziemy. C2.backslash.cdnc.nc, pyk. I puszczę wam jeszcze. No czekaj, zanim wam puszczę, to naprawdę uwielbiam tą gierkę. I to nie tyle przez ten sentyment, że to była pierwsza gierka, którą odpaliłem, ale jest naprawdę świetna. Daje naprawdę dużo frajdy. I tak jak mówiłem, za tym pierwszym razem robi niesamowite wrażenie to, co tam widzimy na ekranie. Te wszystkie rzeczy, które tam powymyślali twórcy. No żeby nas rozbawić, po prostu żeby nas rozbawić. A teraz jeszcze wam tak tylko na szybko puszczę Micro Machines 2. Nigdy tej gierki nie jakoś nie polubiłem specjalnie. Może dlatego, że miałem ją dużo później niż jedynkę. Miałem już wtedy masę innych gier, które bardziej absorbowały mnie. Miałem już sieć lokalną. No to ciężko było się już na cieszyć z takich, no, odgrzewanego kotletu, powiedzmy. Ale... Muza jest fajna, nie? Muza jest fajna. Jeden player, tylko tu jest jakoś dupiato powybierane. Czekajcie. Tu jest QAOP coś tam. O, QAOP. Change Control Snow. Challenge. I znowu są te same gościowe i ci. Popatrzcie, jest ten gruby Walter. Jest ten Chan gdzieś taki chiński. No Chana zlikwidowali, ale jest Olek taki bez zęba. Jest Elio wybrany. Proszę bardzo, change name no. Przejdziemy sobie tylko tak na szybciutko kwalifikacje. Chyba za... Chuj. Chuj się nazywa. Przejdziemy sobie... Za głośno muzyka chyba jest. Kwalifikacje tak na szybko. Tu jest to bardziej dynamiczne. Patrzcie, jak to tutaj zasuwa. I doszła digitalizacja mowy, nie wiem, czy słyszycie. No nie wiem, czy to dobrze słychać. Niby jest głośno, ale tam mówią, watch up, coś tam. I spadłem. I tak inaczej. Gierka nie różni się jakoś specjalnie, bo jest dokładnie ta sama koncepcja. No troszkę może urozmaicone, popatrzcie, jakiś nożyk do tapet, którym zawsze się przecinam podczas tego. Ale nie ma jakiejś takiej kosmicznej różnicy, żeby ta gierka zrobiła wow. Ale doszła ta digitalizacja mowy. To pamiętam, robiło jeszcze wrażenie, jak już się kartę dźwiękową oczywiście miało.
No ale to tak tylko ten. Dwójka to mi się jakoś tak super specjalnie nie spodobała, ale jeszcze sobie sprawdzimy, czy ta jedyneczka chodziła na PC speakerze, bo to mnie ciekawi strasznie. I kończymy. Ile się ten nagrywał już? 20 minut, to się nudzicie. Odpalimy sobie setup, wyłączymy kartę dźwiękową. A nie, to się w grze robiło. Dobra, to się robiło w gierce. Czekajcie. Tutaj z dysku twardego lecimy. A, nie zmieniłem sound. Sound F3. Speaker, jest speaker. Uwaga, uwaga. Nie wiem, czy będzie słychać. Najpierw ściągnę mikrofon, wam tam przybliżę. Uwaga. Jest! Kurde, no... Ja pierdzielę. Czekajcie, teraz przez was ruszyłem kamerą. Czekajcie, musi się ustabilizować, bo coś zwariowała. O, czekajcie. Ustabilizowało się? Tak, to było tak, mniej więcej. Słuchajcie tego. Jaki czat? Nie, no to jest... Kurde, w bajtkach jestem. Nie patrzcie, tu w bajtkach jestem. Nie wolno patrzeć. Jak fajnie. Dobra, dobra, wychodzimy do Nortona. Coś tam nie zajarzyło. Nie zajarzyło coś. Czekajcie. Muszę escape'a i od razu strzałkę do góry. O. Dobra, tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się Micro Machines podoba, czy graliście. I dajcie też koniecznie znać, jaka była wasza pierwsza gierka na PC-cie. Nie mówimy tu już o 8-bitach. Po przesiadce na PC-ta. Co było waszą pierwszą gierką? W co ciupaliście? Muszę spodnie ubrać. I tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.